Panie marszałku, szanowni państwo, panie premierze. Twierdzi pan, że w dochodzeniu do prawdy towarzyszyła panu pełna determinacja i poczucie odpowiedzialności za Polskę. Na ten temat było pana dzisiejsze wystąpienie, a przynajmniej lwia jego część. Proszę wobec tego wyjaśnić, jak to się stało, że znając raport MAK-u, zanim został on opublikowany, mimo to zdecydował się pan pojechać w góry na narty, zamiast starannie po prostu przygotować się do przedstawienia stanowiska strony polskiej właśnie w poczuciu tej odpowiedzialności, na które tak pan się powołuje. Czy pan wie, że podczas odczytywania wniosków MAK-u znieważono polskich oficerów? Czy pan wie, że podczas pana relaksu świętej pamięci szef sił powietrznych stracił dobre imię? Gdzie pan był w tym czasie? Dlaczego nie bronił pan honoru tego człowieka? Dziękuję.